Witam wszystkich i zapraszam na bardzo ważny filmik związany z GTA 5. Nie wiem, czy słyszeliście, co się wydarzyło wczoraj, ale zostańcie do końca filmiku, bo to jest bardzo ważna wiadomość. Nie wiem, czy wiecie, ale Rockstar zaczął zamykać konta YouTuberom. Jeżeli nie słyszeliście o tym, Rockstar zaczął zamykać wszystkich YouTuberów, którzy wrzucają filmiki lub robią live'y z jakimkolwiek modowanym kontem lub na modach, lub robią money job, lub oferują sprzedaż USB modowanych kont, lub także robią jakiekolwiek konkursy na modowane konta, na PlayStation 3 czy tam na PC. Od wczoraj zostało zamkniętych około 6 dość wielkich amerykańskich i angielskich YouTuberów. Jeden miał 1,2 miliony subskrybujących. Reszta miała tam około pomiędzy 20 tysięcy do 60 tysięcy subskrybujących, także to nie jest tak, że oni się tam przejmują, czy jesteś dużym YouTuberem, czy małym. Zamykają wszystkich po kolei, jak leci, którzy tylko nawet wspomnieli cokolwiek o modowanym koncie lub o graniu na modach. Także jeżeli ktoś z waszych znajomych, znacie kogoś, kto się zajmuje tym, ma wideo. A, tu już mamy. Ma wideo na swoim kanale typu modowane konta lub oferuje sprzedaż tego. Dajcie mu znać jak najszybciej, żeby po prostu ściągnął te filmiki. Ja już tak zrobiłem. Jak widzicie na moim kanale, nie znajdziecie ani jednego filmiku z modowanym kontem lub z money job czy coś takiego. Ja, żebym się zabezpieczył, nie będę ryzykował. Ściągłem wszystko. Na dół. Zmieniłem na prywatny status, że nie możecie tego oglądać. Nie będę ryzykował. Wrzucę wam tutaj do opisu link bardzo wielkiego amerykańskiego YouTubera, który zajmuje się wiadomościami na YouTube kanał i w internecie. Jest to, on ma 2,5 miliona, 2,5 miliona subskrybujących. Jest bardzo wielkim YouTuberem, wszyscy go oglądają, ma bardzo dobre wiadomości. Jest to kanał typowo z wiadomościami. Ja wam tam zaznaczę czas, w którym o tym mówi. Idźcie, przejrzyjcie sobie te wiadomości. I nie tylko, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarce. O, przepraszam, coś się mi odbija w wyszukiwarce YouTube. O tym, jak Rockstar zaczął blokować wszystkim kanały YouTube, to wyskoczą wam filmiki, bo zaczynają się pojawiać co kilka minut, co 10, co 20 minut nowe filmiki z tym, jak ktoś się pozbył konta na YouTube. A jak wiecie, jeżeli jest to kogoś źródło dochodu, to no niedobrze, jeżeli ktoś się pozbędzie takiego konta, prawda? Bo traci źródło dochodu, więc jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli znacie kogoś, jeżeli wy, ludzie, zajmujecie się tam modowanym kontem, sprzedażą modowanych kont, bo na to są najbardziej, z tego co słyszałem, uczuleni. Jeżeli ktoś sprzedaje modowane konta lub oferuje jakieś konkursy, zostają zamykani. Nawet ludzie, którzy grają na modowanych kontach, zostają zamykani. No, lepiej na razie sobie dać na wstrzymanie. Ja, jak będę wiedział więcej, coś na temat tego, bo to jest takie spontaniczne wideo, nawet się nie przygotowałem, tylko chciałem wam przekazać te wiadomości jak najszybciej, co się dzieje. Jeżeli coś się dzisiaj po południu dowiem o tym, zaraz zrobię kolejne wideo. Przepraszam tutaj za muzykę w tle, ale syn się bawi telefonem, tak jak mówię.
nawet się nie przygotowałem, szybciutko chciałem wam tylko przekazać te wiadomości. No i to by było na tyle jak na razie. Upewnijcie się, że nie będziecie robić tego przez najbliższy czas, dopóki się to nie uspokoi, jeśli się to w ogóle uspokoi. Bo wychodzi na to, że dość wielka sprawa z tego wyszła. No i nie wiem co dalej. Nie wiem co dalej. Wzięli się nawet za gliczy. Za glicze, którzy wrzucają filmiki z gliczami. Tego już nie powinni robić, ale widzicie. Ludzie tracą swoje konta dożywotnio na YouTube, nawet za ukazywanie gliczy w GTA 5. Także no, nieciekawie, nieciekawie. Nie wiem, czy miałem coś jeszcze do wspomnienia. Jeżeli o czymś zapomniałem, przepraszam. A jeżeli tak mówię, dowiem się jakichś więcej wiadomości dzisiaj po południu, bo na pewno coś się pojawi, bo jest to dość wielka sprawa. Zaraz wam dam znać. I tak mówię, link w opisie do tych wiadomości, do tego youtubera, który o tym zaczął gadać. Możecie sobie zobaczyć, przejrzyjcie sobie wiadomości. Ja tam czas zaznaczę. Jak na razie to by było chyba na wszystko, na tyle. Dopóki się nie dowiem więcej, to was poinformuję. Ja jeżeli coś będę robił, to dopiero jak się uspokoi. I nie na tym koncie, na 100%, nie na moim głównym kanale YouTube, tylko otworzę inne i wtedy coś będę myślał. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.